Dzień dobry Państwu, 6.45, kolejny wywiad, trochę mnie nie było, ale ten oto gentleman zaprosił mnie, ja zaprosiłem jego, z czego bardzo się cieszę, bo my tak naprawdę już jesteśmy po wywiadzie, grubo po 12, dwie godziny gadania i naprawdę dużo soczystych tematów, także zapraszamy do obejrzenia oczywiście Holak moim gościem, a jeśli nie macie czasu oglądać nas na YouTube, to zapraszam również na Spotify, inne platformy podcastowe, również tam możecie posłuchać tej rozmowy. No to lecimy. Moje pierwsze pytanie, a może moja pierwsza sugestia, którą zapisałem sobie na elektronicznej kartce, było: jebnie czy nie jebnie? Milion. Gratulacje, panie drogi. Mógłbyś teraz te oklaski. Tak, to w poście. Wiedzie idealnie. No. Jakie to uczucie? Wiesz co, super to jest uczucie, aczkolwiek temu milionowi tu towarzyszy w sumie duża przyczajka, no bo to jest i promocyjnie wsparte tak. Bardzo i no ten klip, no to nie jest tani klip, no nie? No. W sensie to nie jest zaślepka i to nie jest jakaś wersja, którą z kolei ja opanowałem, mam wrażenie, czyli robienie tanich klipów, które wyglądają spoko i nie dzieje się w nich nic spektakularnego. Ja lubię takie wizualizacje, ale no to jest klip z prawdziwego zdarzenia. Użyłbym nawet słowa teledysk. To jest teledysk i no wiadomo, no promocja tego singla i tak dalej, no ale z drugiej strony mówię to, ale bardzo się cieszę z tego miliona, bo czuję, że przez jakieś takie swoje własne decyzje sam spowodowałem, że musiałem obejść 3 razy to wszystko, zanim dotarłem do tego miejsca, nie? Wiesz, robienie tych wszystkich podwłos, tych wszystkich projektów, wydawanie się samemu, no to na pewno mnie nie przybliżyło do tej liczby. Ale z drugiej strony, wiesz, próbowałeś też w różnych wytwórniach swoich sił przez lata. Ja, no wiesz, kojarzę na pewno kilka z nich. Już nie będziemy teraz się bawili w wymienianki, a jednak ostatecznie, no chociaż nie wiem, czy wiesz, pod jakimś z projektów wcześniej się udało zrobić banie, czy... Tak, wiesz, ja mam dużo... No wiesz, numer Janka z moim refrenem jakąś super liczbę wyświetleń, numer z mój numer na Flirtini, tam ze 2 numery w ogóle moje jakieś stare dochodzą do tego miliona wolnym jakimiś takimi tip-topami raczej, okay. ale myślę, że znaczy to jest pewne, że dojdą, a no ale jednak wiesz, to jest singiel, blisko wydania, widać, że to się rozpędziło po prostu, to jest spoko. Jak ci się współpracowało z Arkiem Żółką? To teraz zamykamy się, część z was pewnie może nie wiedzieć, że poza robieniem YouTube'ów i spijaniem kokosów tutaj z tej palmy... Kurwa, to nie zabrzmiało dobrze. Nie, spoko. Z kija było. Tak, też możecie mnie zobaczyć czasami w kuchni Lidla. No i przez wiele lat też, kurczę, z Arkiem współpracowałem. Jest to genialny operator. W sensie ja bardzo dobrze go wspominam. To prawda. To prawda. A ekipa reżyserska i dlaczego na nich padło? Bo mówiłeś, że wiesz, że sam wybrałeś w The Crew. No właśnie, bo padło to byłoby takie... Tak. To słowo implikuje przypadek. Tak, to nie był przypadek i wręcz mogę powiedzieć, że to był główny powód, dla którego w ogóle ta współpraca z Kolą doszła do skutku, bo no wiesz, są różne rzeczy w piramidzie, na których może ludziom zależeć. Jest. Mi bardzo zależało na takim mocnym singlu i na właśnie na sytuacji, w której nie myślimy o tym, jak zrobić coś oszczędnie, tylko myślimy o tym, jak zrobić coś dobrze i dużego. No w związku z tym, że jakby samo, że temu tej piosence towarzyszyło dosyć dużo ruchów, to dla uproszczenia zdecydowałem się na to, żeby zaproponować reżysera, z którym chciałbym pracować, a prawdopodobnie bolałoby mnie wszystko, jakbym miał mu zapłacić tyle, ile powinien dostać.
Więc po prostu zrealizowaliśmy taki pomysł, że wyjątkowo ja nie będę reżyserem, tylko będę grał reżysera, no bo jestem tam z kamerą, no nie? No a raz, no wiesz, wystarczy zobaczyć jego pozostałe teledyski. Sprawdziłem dzisiaj portfolio właśnie. No, to jest gruba rzecz. No i posłuchać sobie mojej muzy, no nie? To musiało się zdarzyć. Moim zdaniem, bo on nawet, w jego symbolice nawet jest coś takiego, że jak rozmawialiśmy o jakiejś tam wstępnej koncepcji, ja mówiłem właśnie o jakichś symbolach płyty, to on, no nie, to nie może być, bo to jest w innych moich klipach, nie? A ja, no właśnie, to pasuje, nie? Jakieś, wiesz, nie, bo jakieś takie... Greene. No te takie patenty, które gdzieś są charakterystyczne. Taki post a la 80s. No, trochę Wes Anderson, no nie, że kolory wyraziste, symetria. A kto ten, bo... Galufa. Jeśli chodzi o koncept klipu, przyszedł on do ciebie i kto wpadł na tekst Misia, w sensie... No, to chyba oczywiste. Wiesz co, to było w piosence i to jest w ogóle taki pół cytat z Frostiego, bo kiedyś coś takiego mi powiedział, nagrałem to w ogóle przez... Bo miałem taki okres, że jak robiłem płytę z Frostim, to że raczej starałem się nagrywać nasze rozmowy. Dobra. Żeby mieć jakieś skity, jakieś coś. Nigdy tego nie robiłem i właśnie Frost jest na tyle fajnym takim... takim... Frosty jest zawsze spontaniczny, niezależnie czy jest nagrywany, czy nie jest nagrywany, ma coś takiego w sobie i dobrze było wykorzystać akurat tą współpracę na ten patencik. Okej. No i w jakiejś wstępnej wersji to Frosty mówił tą kwestię, no ale nie ukrywam, że w tej piosence jest... Są poukładane rzeczy, które miały być w klipie, nie? To znaczy, że jakby klip jest Arka i to jest jego pomysł, jego wykonanie, jego w ogóle patenty i tak dalej, a jakaś część, która była zawarta właśnie już w piosence, no to raz, że na pewno zwróciłby na to uwagę, dwa, że faktycznie tym pogadaliśmy, nie? Że chciałem być reżyserem, bo jestem reżyserem, a nigdy jakby, no wiesz... To jest też trochę patent na to, żeby się spozycjonować jako reżyser. Znaczy myślałem o tym, tak? Ale no... Od tego trochę odeszliśmy. Wydawało mi się, że pójdziemy bardziej w taką stronę, że rzeczy dzieją się w zależności ode mnie, a ten klip jest trochę bardziej abstrakcyjny. No ale to bardzo... No to jest ten element, który jest najfajniejszy, więc nie ma tutaj z czym dyskutować. Ja się jaram. Pozdro Aras. Ja się absolutnie jaram. Aras w ogóle też ma super ekipę. Przepraszam, że to, że ci się wcinam. Mówisz o reżyserze cały czas. Tak. To znaczy w sensie w tym tak, kontekście. Ale w ogóle jakby... Wiesz, w tym teledysku widać mnóstwo pracy różnych ludzi i strasznie pięknie było patrzeć na to, że oni ze sobą współpracują, wiesz, jak zespół muzyczny, nie? No. Jeszcze jest jedna rzecz, tutaj komary nas atakują totalnie. Jedna rzecz, która jest w podpisie, czyli selektywne podejście do zainteresowań. Rozszerz mi to, bo chyba mamy podobny problem. Chyba stary mamy podobny problem, ale nawijaj. No jak tak patrzę na twój kącik, to też sobie myślę, że mógłbyś być producentem muzycznym. Wiesz co? Gry, teledyski. Dygresja. Ja ostatnio, także jak będziecie widzieli coś z e-sportu, to nie dlatego, że to jest teraz w modzie, tylko absolutnie w ogóle poznałem jakiś czas typa. Okazało się, że jest z Poznania. Filip Neokupski. Miałem go w To czy to. I też w Nice. Co? Nie widziałem akurat tego. Mega skromny ziomuś. Jest taka, cały czas istnieje taka ekipa, która nazywa się Virtus Pro, ale jak on w niej grał ze składem takim, że tak powiem, bazowym, to zdobywali dużo fajnych rzeczy. I w pewnym momencie, jakiś, nie wiem, chyba to było rok temu, się rozpadli. No i tak wiesz, taki kurde, życie trochę w niebycie, nie? Jeden poszedł tu, jeden poszedł tam i tak mega typowi kibicowałem, ale mówię, nie wiadomo co się dzieje, nie?
a nie będę mu truł, że tak powiem, dupy, bo mówię, nie wiem w jakim jest momencie i tak wiesz, przychodzenie i gadanie, ma, może nie ma humoru, może ma zły moment i tak dalej, nie? Ale kurde, jakiś czas temu doszedł do piątej ekipy na świecie, transfer został wykonany i kurde, na pełne jaranko i teraz właśnie też jak za jakiś czas mam ochotę go zaprosić. Ale co, ty grasz czy oglądasz? Stary, ja śledzę mecze, oglądam mecze. W sensie, jak widzisz, gram, bo tam i Nintendo Switch, jak play, jak w drugim pokoju. W Counter Strike'a sam nie gram, tak w sensie, tak jakby pewnie każdy Janusz by mnie naprawdę rozjechał pewnie po całości, ale zestrzelił. Tak, zaczasnął, ale kurczę, no oglądam typa z wypiekami na twarzy, no i kurde, jakiś taki patriotyzm lokalny, no, też lokalny. Sprawia, że... Najlepszy że, wiesz, z patriotyzmów. Tak, 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 tak. No tak, wiesz, totalnie się nie interesowałem piłką nożną, a jak zacząłem jako DJ grać na Lechu Poznań, to wiesz, idziesz na pierwszy, drugi, piąty, dziesiąty mecz i nagle, wiesz, już wszystkich zawodników znasz i tak. Nie, no ale mecze na żywo, jak się jeszcze ma dobre miejsce, czyli widzi się cokolwiek z piłką, stary, no to jest świetne. Ja to jest właśnie najlepsze, że mam wejście nad tym korytarzem, w którego wchodzą zawodnicy i w ogóle raz siedzę sobie i był, wiesz, strzelony gol, kamera na trybuny, to uwierz mi, stary, tyle SMS-ów dostałem, widzieliśmy cię, pozdrow, szacuneczek, że na meczyku, wiesz, a ja sobie po prostu na Januszka tam siedziałem, po prostu grałem, ale kibicuję i się nie wstydzę, ale kurde, i znowu, ja bym mógł tak pierdolić, bo ja naprawdę tych zainteresowań mam opór. Nie, no to jest świetne. W opór i najgorsze jest to, że mam tyle pomysłów na rzeczy na kanale, że chciałbym ich tyle zrealizować, a widzisz, nie? Czasu jest po prostu tak mało, że my dzisiaj się spotykamy, to jest czwartek i umówiliśmy się na 22, więc sobie wyobraźcie, nie? A jutro gram imprezy, w sobotę gram imprezy, niedzielę, czyli poniedziałek robota, więc... Same here. No, same shit. No więc dawaj, co robisz teraz? To, wiesz co, to jest takie... To jest dobre pytanie, ale podszedłeś do tego w sumie z innej strony i się zastanawiam, czy ja to dobrze napisałem, bo tak, ja mam, cierpię na jakiś brak czasu w kontekście ilości rzeczy, które sobie wziąłem, ale faktycznie od jakiegoś czasu przez to te portfolio, które się samo zbudowało, takie dosyć takie, jakby to powiedzieć, takie rozgałęzione w różne dziedziny. Ale można by to spiąć jednym wspólnym, wiesz, no... Że music? Nie, właśnie nie. Ja bym nie słyszał tego music. Ja bym to spiął jako portfolio artystyczne. No, chociaż mówienie o sobie per artysta jest zawsze... Wiem, ale jak? Kulturalne? No nie, bo... Twórcze. No, okay. Ja sobie lubię właśnie myśleć i mówić o sobie, że jestem twórcą, no nie? No bo wiesz, to też oddziela grubą krechą od ludzi, którzy na przykład są popularni i nie są twórczy, nie? W sensie są popularni dlatego, że na przykład, no nie wiem, DJ Khaled. DJ Khaled, to wiesz, to ma tam swoje... Myślisz, że dużo robi? Nie, myślę, że ten jego wizerunek nie mógł być tak zbudowany, gdyby nie muza, no nie? Że jakby punktem wyjścia jednak było to, że był twórcą, nie? No ale... Wracamy. O czym to było? Aha, nie tyle mam teraz taki czas, że super dużo pomysłów i nie wiem, w który pomysł włożyć ręce, tylko... Właśnie chodzi o takie propozycje nawet, bo wiesz, po prostu, owszem, ja realizuję jakąś pulę swoich po prostu planów i to jest moje główne zajęcie w życiu, no ale na przykład teraz dostałem taką propozycję, żeby, znaczy teraz kilka miesięcy wcześniej, dostałem propozycję, żeby zrobić aranżację na koncert Festiwalu Malta i koncert finałowy i to jest koncert z udziałem wielu wokalistów, orkiestry 46-osobowej, oprawy wizualnej takiej, no takiej, że artystka Alicja Biała przygotowuje kolaże, część kolaży, które już jest, no już są jej pracami i wiesz, i jakby ciężko byłoby mi tego odmówić, bo to rzecz, której na pewno chciałbym kiedyś spróbować. Może nie w tym wieku, wolałbym być tak naprawdę starszy do tej roli, w której zostałem postawiony.
i teraz tak sobie myślę, nie? No ale powiedzmy, że dźwignąłem tą rzecz, no i w związku z tym, że po prostu przyjąłem to na takiej zasadzie, okej, to trzeba zrobić, to nie? To wiesz, zablokowałem sobie dwie inne rzeczy, które też powinienem robić w tym czasie, to jest takie... Klęską rodzaju. No, ale myślę, że to wynika właśnie z charakteru, bo wiesz, ja jak współpracuję z ludźmi, no to bardzo często słyszę, nie, nie mam czasu, no nie? Okay. Ja zawsze mam czas na rzeczy, które wiesz, chcę zrobić i nie wiem, mam nadzieję, że z tego jakoś wyrosnę szybko. Właśnie kurczę, z jednej strony, nie no, mam ten sam problem i nie wiem, czy to jest do końca problem, czy nie. Jakby widzę też po wielu akcjach takich zajawkowych, że teoretycznie w pewnym momencie, wiesz, jak gdzieś tam twój prestiż rośnie, też nawet finansowo to się fajnie spina i są rzeczy, które nie są jakby lukratywne finansowo i teoretycznie mógłbyś stwierdzić, dobra, ej, też muszę odpocząć, chill. Odmawiam i nie mam z tej perspektywy, z tej przyczyny wyrzutów sumienia, ale z drugiej strony czasami chcesz coś zrobić, nie? Ja mam ten problem właśnie generalnie z YouTube'em czy z graniem, że czasami mam coś takiego, że kurde, warunki mi do końca nie pasują, ale ja to lubię robić. Ja zawsze właśnie nie pamiętam takiej sytuacji, żebym uzależnił zrobienie czegoś od tego, co za to dostanę. Okay. To, że się coś dostaje, jest raczej jakąś zwyczajową. No wiesz, to jest jakaś konwencja, która po prostu nas obowiązuje. Nie to, żebym jakoś nie cenił swojej pracy, bo cenię ją bardzo i potrafię ją wycenić, ale myślę, że w ogóle jak chce się być w tym twórczym procesie cały czas, no to gdzieś ten priorytet finansowy trzeba sobie gdzieś tam wziąć na niego dystans. No tak, no bo niektóre rzeczy, na przykład są takie działania, które niespecjalnie mogą się związać z dużymi pieniędzmi, na przykład wydawanie winyla w Polsce. A. Możesz go sprzedać całego i tak na tym nie zarobisz, bo to nie jest żaden biznes, nie? Oczywiście, jeśli nakłady byłyby jakieś już na wyższym poziomie, powiedzmy, jeśli można by było to tak zaplanować, żeby faktycznie, no wiesz, zrównoważyć gdzieś wkład do tego, co się wyciągnie, pewnie tak można zrobić. I domyślam się, że winyl, nie wiem, ostrego to byłoby coś, na czym by ten ostry faktycznie zarobił i nawet nie musiałby mieć zajawki, żeby chcieć w czymś takim brać udział. Ale jeśli chodzi o takie spojrzenie na tą dziedzinę właśnie wytwórczości, tak ogólnie, no to wydawanie winyli w Polsce się nie opłaca. Mhm. No nie, to podejrzewam, cały czas zastanawiam się nad matematyką działalności No Mi Records. Mogę ci powiedzieć, jaka jest, bo w ogóle Groch jest moim sąsiadem i jego matematyka, o Jezu, mam nadzieję, że mnie nie zaczaśnie mnie w Counter Strike'u. Dokładnie. Jego matematyka jest taka, że jak mu się zgadza pieniądze, czyli ma tyle pieniędzy, ile wiesz, tak żeby sobie żyć, to żyje tym takim super fajnym podejściem, żeby po prostu robić rzeczy, w które wierzy i wiesz, i realizuje po prostu, a przez to, że robi to tyle lat, no to wiadomo, to wszystko kapie i się, wiesz, wiaderko się zbiera, a Groch sobie wydaje te rzeczy i niespecjalnie też z tego, co się orientuje, niespecjalnie ubiega się o jakieś, wiesz, jakieś konwersje tych swoich metod do czasu, nie? Czy coś takiego? Myślę, że tam czegoś takiego specjalnie nie musi być. Nie? Jesteśmy przy winylu. Czas przejść do rodzinnej płyty. Powiem ci tak. Groch mi doradzał w ogóle z tą płytą. Muszę tutaj ten... Co ci doradzał? Żebym zrobił jej mniej. A ile zrobiliście sztuk koniec końców? Jakieś 500. Okej. Okay. Ale dobra. Już jej prawie nie ma. Okej. Okay. Nie tak, że w ogóle, ale też nie mam takiego bezpośredniego dostępu do tego, ile tego zostało, ale myślę, że opener jeszcze tam z jedno spotkanie i już będzie zero. A
to jest duża, właśnie w kontekście tego, co powiedział mi Groch, to jest niezła sprzedaż, nie? Okej. Okay. Winyla. Okej, okay, okej. Okay. Nawet powiedziałbym, że bardzo dobra, no. Bo ja sporo, a właśnie, kurde, to znowu kolejne pytanie mi wjechało, ale zatrzymajmy się przy wspólnym albumie. Odsłuchałem go dosyć późno, muszę się przyznać, ale generalnie ostatnio miałem coś takiego, że byłem na bakier z odsłuchami i słuchałem dużo podcastów, musiałem trochę odpocząć i jak tylko zadzwoniłeś, że może to jest ten dobry moment, to od razu wiesz, podcasty, Wini i twoja muza i klipy, i wszystko zostało sprawdzone doszczętnie. I było też tak, ja bardzo mało chyba nic nie czytałem na temat tej płyty, nie wiem czy to dobrze, czy to źle, bo chciałem jej po prostu posłuchać, nie sugerując się. Jechałem sobie do pracy, a musicie wiedzieć, że ja do pracy mam taką 45 minut do godziny, więc zdążyłem odsłuchać w jedną stronę sobie raz, drugi, trzeci, czwarty. I kurde, pytałeś mnie, czy lubię Stranger Things i lubię twoją płytę, muszę ci powiedzieć. I Stranger Things też. Dobrze pokleiłeś rzeczy, jak faktycznie nie przeczytałeś tam wcześniej. Nie, się powołujemy na te rzeczy i tak dosyć konsekwentnie komunikujemy tą płytę jako właśnie album związany z serialami. No, ale fajnie. W sensie wiesz, fajnie to słyszeć, że to bez tłumaczenia też wiesz, na początku, wiesz, rzucam sobie intro, nie? I kurde, no spodziewałem się, znając historię twojego taty i jak grał, znając historię twoją i tego, jak ty grałeś ze swoim bratem, mogłem się czegoś spodziewać, nie? I kurde, no i nie dostałem tego, czego się spodziewałem i się cieszę, w sensie, kurczę, zostałem zaskoczony absolutnie pozytywnie. No kurde, podoba mi się brzmienie tej płyty, podoba mi się to, jak wy wokalnie na niej brzmicie, podobają mi się na niej teksty. I też było coś takiego, że odpoczywałem słuchając jej. To bardzo miłe, co mówisz. I też było coś takiego, że kurde, nie wiem, ten balans był dla mnie, no kurde, nie chcę tutaj wierzyć, ale mówię ci jak jest, naprawdę, dlatego ci powiedziałem, jak przyszedłeś tutaj i powiedziałeś, że mi chcesz ją sprezentować, ja podtrzymuję to, że ja chcę ją kupić, tylko ja po prostu mam coś takiego od pewnego czasu, a w sumie bardzo szybko na to wpadłem, że nie kupuję winyli, które mają tylko leżeć na półce, wiesz o co chodzi, nie? Że na początku było coś takiego, idę na targ ze starymi płytami i wezmę sobie tam 10, nie? Przynosi, że te 10 one leżą, nie? Jakiś czas temu zaprosił mnie kolega mojej żony, który jakby też się znamy, ale i powiedział, słuchaj, mój tata porządkuje swoje rzeczy w garażu, świętej pamięci w ogóle pan Piotr, i tak chyba, nie wiem, czuł, że już wiesz, musi też porządkować trochę swoje życie i ma całą szafę winyli i mówi, przyjedź, za flaszkę ci to damy, nie? I a mówię, dobra, kurde, stary, przyjeżdżam. Pojechałem do Castoramy, kupiłem 4 czy 5 skrzynek, mówię, jadę tam, nie? I wiesz, zacząłem sobie wybierać, te płyty wybierać i uzbierałem może zamiast 3 skrzynek połowę jednej skrzynki. Ja mówię, wiedzą panowie co? Ja nie chcę być niegrzeczny, bo tutaj oferujecie, że mogę wszystko zgarnąć, ale ja nie chcę tego wziąć i tego nie słuchać, nie? Mówię, to odezwijcie się do kogoś, na pewno znajdzie się jeszcze kilka osób, które chętnie przyjadą, nie? O, eliks i jazda, myślę, że 5 minut i dokładnie, płyta za 5 zł, nie? No. Przepraszam, Gingera, ale była ta płyta za 5 zł, nie? Ale też, wiesz, byli ziomki, które normalne i kupiłem sobie skeptę, koniczyła, nie? I wrzuciłem na Insta, hashtag płyta za 5 zł. Stary, gdzie to kupiłeś, nie? A ja mówię, Jezus Maria, naprawdę wierzycie, że takie płyty są za 5 zł, ale było wesoło, nie? Było wesoło. I wracając z tej długiej dygresji, właśnie
Wiedziałem, że ten album jest na winylu, przesłuchałem sobie oczywiście go na Spotify, no i teraz kurczę, no naprawdę, z chęcią go... A ty w ogóle używasz CD, płyt CD? Właśnie nie, miałem jakiś czas temu motyw taki, że w szafie, która jest obok aparatu, miałem po prostu kilka rzędów, zostawiłem sobie jakieś, wiesz, jakieś pojedyncze takie sztuki, które po prostu lubię i które, do których wracam i których nie mam po prostu na winylu, albo są, wiesz, gdzieś tam trudno dostępne. Do czasu kupienia po prostu sobie tam będę trzymał, ale miałem jakiś czas temu, że 70 płyt chyba za 120 zł, wiesz, taki, który już zero sentymentów, nie? Albo jak są jakieś konkursy wytwórnie, bo nikt mi nie przysyła, to sprzedaję swoje, to wysyłam ziomkom na ten. I to musisz się odezwać do jakiejś wytwórni. Dokładnie. Chyba, ostatnio jak był, nie wiem czy widziałeś ten zestawienie Niuansa, 7 dziennikarzy, którzy nie, są... Nie, nie widziałem. To jest dobry motyw. A co, jesteś tam czy coś? Właśnie nie mogłem się chyba odnaleźć. Tak, znaczy, z jednej strony sobie myślałem, że jestem wśród dziennikarzy, którzy wszyscy lubią, ale nie wydaje mi się to po pierwsze. Jesteś, no. A po drugie, i tam było, że dostaję płyty za friko i wejścia na koncertów. No. Ale wiesz co, może to kwestia tego, że Poznań... Tak, tak. Wiesz, to wytwórnie, wiadomo. Ja niestety jestem takim typem, za co serdecznie zawsze przepraszam wszystkich, że spotykamy się na wywiadzie i później, wiesz, zazwyczaj jak ludzie przyjeżdżają do Poznania robić te koncerty i mówią, Maciek, padniesz na koncert, ja zawsze tak mówię, nawet cię nie tłumaczę, mówię, kurde stary, wiesz co, nie przyjadę, bo prawdopodobnie wczoraj grałem albo jutro będę grał i to jest mój jedyny wieczór z rodziną, nie? W ogóle nie ma o czym gadać, nie? No, ja, ale... Ja też jestem pod wrażeniem, że... No wiesz, poświęcasz tyle czasu na te rzeczy i że nie widzę takiego, i to mi się też podoba, no nie, z perspektywy kogoś, kto ogląda twoje wywiady, że nie widzę takiego zacięcia, że chcesz tego za wszelką cenę zrobić jakiś biznes, no nie? Nie, nie, wiesz co, i zawsze mi, wiesz, jedna rzecz przyświecała, żeby nie robić na kontrowersji wyświetleń. No, w sensie, żeby jeśli coś tu miało być takiego, wiesz, kontrowersyjnego w cudzysłowie, to tylko beka, nie? Że w sensie, że ktoś, kto przyjdzie do mnie, że na przykład, nie wiem, był Abel, nie? I na przykład wrzuciłem TD czy Peja, nie? I wiesz, teoretycznie ktoś by mógł powiedzieć, kurde, i pyta go z jednym wytwórni, z jednym, nie? Ale jak ktoś zna Abla, to wie, że totalnie, wiesz, kocha Peja. No, stary, nie ma. Ale i tutaj kolejna rzecz, bo... Z tym to ja miałbym problem w ogóle. Miałbyś problem? No, totalnie. A ty? TD czy Peja? Powiem ci, pytanie... Znaczy ja mam odpowiedź. Ja też, ale dopiero od niedawna, może tak. Kurde, albo jednak nie. Jeśli chodzi o twórczość, lekka przewaga Tedego, ale jeśli chodzi o spotkanie na żywo, to w ogóle bez dwóch zdań rychu. Ale nie dlatego, że się boję, że przez Łazarski dostanę w pierdol, tylko jakiś czas temu, jakby jak zaczynałem, to chciałem mieć z trzema ziomkami taki miałem cel i między innymi z Rychem. I z Rychem, stary, umawiałem się chyba z 2 lata. To był w ogóle wywiad, od którego wróciłem do Pei. Aha. Na takiej zasadzie, że kiedyś bardzo dużo słuchałem i no przez to, jak wygląda mapa Polski, to bliżej mi zdecydowanie było do Pei. No. Szczególnie jeśli chodzi o te takie, nazwijmy to, klasyki, no nie? No. To do teraz, no wiesz, ja nie widzę tego takiego fenomenu wczesnego TDF-a, widzę fenomen wczesnego Pei na pewno. No. I miałem długo tak, że wydawało mi się, że już tylko TD, a później już nawet wydaje mi się, że wyrosłem po prostu z tej muzy, albo ta muza wyrosła jakoś ten... No zmienił się target. O. Ja już raczej w nim nie jestem i wydawało mi się, że Peja też już zostanie tym takim Peją po prostu od kilku płyt, którym był. No i nie, no ta ostatnia płyta z Magierą, no to jest moim zdaniem tak, w ogóle jakieś nowe rozdanie i uważam, że
Popeya po prostu wrócił na koniu, a ten wywiad, który miałeś, mi się podobał z nim, bo znowu, wiesz, wrócił taki wiesz, Charlie, nie? Tak, tak, tak. Popeya z... Oj, tam jeszcze się takie rzeczy działy, ale... No to pewnie nie możesz mówić. Ale nie, i w ogóle chciałbym jeszcze się spotkać z Rychem. Chciałbym się spotkać jeszcze z Rychem. Stary, ja tam miałem z 15 pytań, tak wiesz, tak nie pytań, tylko tak podpunktów. On nawet chyba zaproponował, żebyście tak, się... Jeszcze... Tak, bo on później spojrzał w ogóle na te pytania i mówię, weź, wziął tą kartkę i mówię, weź, zobacz. Mówię, kurwa. Mówię, i takie pytanie, i to muzeum, mówię, ty o muzie chciałeś gadać ze mną, a ja mówię, stary, no po to się tutaj spotkaliśmy chyba, nie? Ale też właśnie, tak jak nie, pewnie zauważyłeś, że w tych momentach, kiedy on już się troszkę nakręcał, ja chciałem, żeby nie szedł właśnie w tą stronę... w tą stronę bardziej agresywną, tylko bo ja wiem, ile on, znaczy wiem, czuję, że ma naprawdę dużo do zaoferowania fajnych rzeczy, fajnych opowieści i dużo tony zajawki, po prostu czuć od niego było zajawkę i za to fajne, a jeśli chodzi o TDF-a, to to wiadomo, takie fanowskie przyzwyczajenie, bo tak naprawdę lubię jednego i drugiego, a gdybyś mi ktoś by mnie spytał TD czy Peja, to bym powiedział Borikson. Coś tu nie jest, nie? Wiesz co, ja z Borixonem z kolei jeszcze inna droga, że mi się podoba teraz, co robił, wcześniej totalnie mnie... Okej, okay, ale mi to ja też mówię o teraz. W sensie, no to tak. Wydaje mi się, że ta poprzeczka, nie wiem, czy to będzie dobrze odebrane, ale powiedzmy poprzeczka stawiana starym raperom teraz, no. Jest raczej wysoko. Mhm. I to, że no nie wiem, Peja tak długo to robi i wciąż wiesz, ma coś do powiedzenia, to samo z TDF-em. Choć z TDF-em nawet bardziej, nie? No bo on jakby aktualizuje się zdecydowanie tak. Można powiedzieć, że tak jak rynek, nie? W sensie jest jakaś sinusoida i on na niej jest, no nie? Z tak. Jakimiś małymi przerwami. Na właśnie na tą odkucie i to wcześniej infamie. O. Tak. Ale no Borikson zrobił jakoś tak, że uczestniczy w sumie w wiralu, w czymś, co jest najbardziej modne i to jest niesamowite, nie? Już go widziałem w tych okularkach wąskich i wiesz, w ubraniu do pracy w jakiś tam... jego opowieściach, no bo on miał taki moment, że był takim powiedzmy półzawodowym raperem, no nie? Tak. I nagle bang. Taki pomysł i w ogóle... Ja jeśli właśnie miałem powiedzieć, że jedna życzeniowa rzecz, że chciałbym usłyszeć TDF-a na jakiejś innej produkcji. W sensie tak... Niż Mich, a właśnie tak też koncepcyjnie, nie? Żeby tak jak Magiera podszedł, kurde i właśnie, i to jest kolejny zawodnik, z którym chciałem pogadać i już gadałem z Maćkiem Kobrą, że jakby, Magiera? Że chciałbym z Magierą się spotkać. Oj, dobra, rób to. Bo kurde, to... Kali to znowu był gość, wiadomo, szanowałem zajawę, ale no nie dla mnie, nie? Ale kurwa, jak usłyszałem chudego chłopaka, mówię sobie, ja super płyta, no ja też bym się nie spodziewał, koniec, że będę się tak koniec. Jarał płytą Kaliego. Jest koniec. A jest mega, mega fajna i no Magiera ma jakiś teraz złoty rok, albo nawet kilka i w ogóle zabawne, bo ostatnio tam wymieniłem z nim kilka słów, tak przez internet. Okej. Okay. I właśnie wyczułem, że to jest konsekwencja tego, że on po prostu ciężko pracuje od jakiegoś czasu i mam wrażenie tak po tym, co tam mi pisał, że to trochę niezaplanowany zbieg po prostu dużych jego rzeczy i jego, powiedzmy, wiesz, takiego dobrego twórczego czasu, nie? No, ja jestem w ciężkim szoku, nie? Bo wydawałoby się, że wydanie, wiesz, w przeciągu 12 miesięcy, bo to nie w jednym roku, ale to chyba w przeciągu 12 miesięcy, bo Rychu był pod koniec zeszłego, Małpa był na początku tego i Chudy Chłopak jest teraz, nie? Więc to takie nawet 3/4. Jeszcze przecież ten, na płycie Sokoła. Który miał tam kawałek? Bo ja tak tej płyty, ja znam po numerach, a nie znam po producentach. Musiałbym spojrzeć w tracklistę, ale no jakiegoś ciężkiego bangera zrobił na tę płytę.
No. Nie wiem, czy tam są bangery, czy można tak nazwać. Nie, ale są mocno brzmiące numery. No naprawdę, ta płyta, no słuchaj, tam jest dużo, dużo podziałana. I w ogóle Sokół też jest w tej kategorii starszych gości, którzy no, mają sposób na komunikację z młodymi, no nie? No, ja też nie wiem, czy Sokół też nie trafia do trochę starszych, nie? Z tych wszystkich. Wydaje mi się, że jest to totalnie teraz wyrównane, że i jest na tyle, kurczę, no nie chcę tego mówić modny, bo to źle brzmi, nie? Ale jest fajnie jest słuchać Sokoła, nie? W sensie jak powiesz, cool, że no. Słuchasz Sokoła, to kurde, no to jest gość, który jest szacunek, nie? Dla typa taki, nie ma tam, kurde, cienia chociażby wstydu, że kurde, daj, czy słucham, nikt ci nie powie, że to jest fopa, nie? Albo jestem ciekawy, co będzie z muzą PZ-a teraz, nie? Czy też tak się obroni? Kurde, ja jak lubię Auera, znaczy mi się brzmieniowo podoba, ale nie wiem, jakoś nie czuję tej łączności póki co, nie? Mhm. Może to będzie taka rzecz, że wydadzą cały album, puszczę raz, drugi, trzeci i wiesz, i kiwnę głową, okej. Może tak być, nie? No. Może weszło, nie? Tak chyba, to jest chyba też dosyć trudna sytuacja, że nie robi się muzyki wiele lat i później się wchodzi w te procesy, no to albo to jakoś tak zadziała, w sensie albo włącznik, albo właśnie trzeba mieć już płytę, no nie? Czyli chociaż jakiś wycinek, żeby to tak, no żeby dobrze wczuć się w ogóle w intencję tego kogoś, kto robi tą muzę, nie? No nie, jest to, kurczę, jest to ciężkie. Wydaje mi się, no nie chcę mówić, że to będzie one shot, nie? Że to będzie, wiesz, ludzie na pewno czekają, nie? I to jest pewniak. Szansę dostanie, to jest pewniak. I teraz pytanie, jak to będzie, bo jak, jeśli to nie jemnie z pełnym impetem, to już później będzie ciężko, kurczę. Chociaż z drugiej strony, kurde, będziemy to nie ma sensu. Tyle reklamodawców, którzy jeszcze by się, właśnie się popłakali, że ze szczęścia na reklamę. Nie, no wiadomo, nie, ale właśnie się śmiałem, że mógłby złożyć płytę i nazwać się muzyka reklamowa, nie? No, uważam, że to byłoby w sumie bardziej adekwatne niż ta współczesna, no bo ta... No, chociaż nie wiem, może to jest właśnie takie przewrotne, ale jak słuchałem sobie tego ostatniego numeru i słuchałem go sobie z Mariuszem Maurycym, moim byłym menedżerem, w tej chwili przyjacielem, ziomeczkiem, moim człowiekiem, no. AKA pracownikiem takiej firmy, która dostarcza muzę, więc słucha bardzo dużo, w sensie dostarcza do firm, słucha bardzo dużo muzyki i jak tego posłuchał, to powiedział, że nieźle przewrotne jest zrobienie takiego bitu, który brzmi tak oldschoolowo i nazwanie muzyka współczesna, nie? To jakby, owszem, muzyka współczesna jest w ogóle takim otwartym pojęciem, nie? Ale no naprawdę, jak sobie posłuchałem tego tytułu, to spodziewałbym się czegoś, co wiesz, będzie jakąś taką czymś, co będzie grało z tym słowem współczesny, nie? No bo współczesne to jest mega, akurat uważam, że w tych warunkach muzyką współczesną może być wszystko, no nie? Na przykład Tyler, the Creator ostatni, Igor, udowadnia, że można zrobić muzykę, która brzmi oldschoolowo, wręcz jak z jakichś, wiesz, z winyli, jakieś niewykorzystane nigdy jakieś numery, wiesz, jakieś tam soulowego wokalisty zespołowo zrobione, a można to tak podać, że to jest współczesne, nie? Tylko, że nie wiem, czy ten single PZ-a tak jest tak podany? Nie wiem. Z drugiej strony to chyba nie ma się co nakręcać po jednym singlu, nie? To trochę tak, że przy takim artyście po tak długim czasie nie czekasz na piosenkę, no nie? Tak. Tylko na płytę. A tam już zostało coś zapowiedziane w ogóle? Chyba preorder, ale nie czuję się tutaj kompetentny. Sam mógłbym pomylić swój preorder, jakbym się, wiesz, dwa razy obrócił wokół własnej osi o tej godzinie. Słuchaj, odjechaliśmy trochę, ale chciałbym jeszcze wrócić sobie do waszego wspólnego albumu. Nie pamiętam już za dużo z rozmowy z Karolem, więc chciałbym podpytać, że tak powiem,
czyjej głowie zostało zasiane ziarno, zróbmy to razem, wiesz, opowiadałeś o tym, że masz potrzebę raz na jakiś czas właśnie zrobienia czegoś solo, ale też udzielania się w projektach, nie? I to jakby jest jako jeden z tych projektów, więc nawijaj. Płyta ma taką silną podstawę rodzinną. Oczywiście jest to związane z tym, że ojciec na pierwszym etapie był prawie że członkiem zespołu Kumkalik. Nie powiedziałbym, że członkiem, bo jednak, jednak to było tak, że jak my zaczynaliśmy grać, to on był bardziej kimś, kto na przykład wprowadzał do naszej wyobraźni taką sytuację, że można sobie nagrać w domu w ogóle płytę, nie? Bo to był taki czas, że owszem, niektórzy wykonawcy to robili, nawet niektórzy polscy jakoś częściowo nagrywali sobie płyty w domu, no ale jednak to było niepopularne. W tej chwili, no wiadomo, Flume jest chyba takim sztandarowym przykładem, jak epicką muzę można robić w domu. No, wtedy to było tak, że mój ojciec, przez to, że jest informatykiem z wykształcenia, no nie, z wykształcenia jest matematykiem, no ale jest powiedzmy zawodowo informatykiem i matematykiem, a z pasji jeszcze muzykiem, no ale z pasji od bardzo wielu lat. I hipsterem. Hipsterem, który słucha, który wyszukuje muzyki, której nikt nie chce znaleźć albo po prostu nie znajduje. I słucha jej jeżdżąc na martorolkach. Dokładnie tak. To w pewnym momencie faktycznie on, wiesz, zapalił nam światełko na przykład realizowania tego w domu, robienia tego takimi metodami, a nie innymi. No i moim zdaniem ta płyta gdzieś tam zaczęła się robić, no nie? To, że już współpracowaliśmy na jakiejś tam stopie. No a do tego, żeby nagrać płytę w tym momencie, namówił nas menadżer zespołu mojego ojca, tam z kiedyś, teraz przyjaciel i menadżer sportowy, Norbert Rokita. No i namówił nas takim trochę... Zrobił taki manewr, że w sumie powiedział, że nam pomoże w tym, w sensie odciąży nas z niektórych tych takich rzeczy, jakby to nazwać, no takich menedżerskich. I wtedy faktycznie zmobilizowaliśmy się, żeby wykorzystać te takie momenty poświąteczne, przedświąteczne, wiesz, te takie momenty, że jesteś w domu i masz jeszcze chwilę, no nie? Zrobiliśmy pierwsze numery, zaczęliśmy, wiesz, grzebać w tym, jak znaleźć jakiś tam wspólny wątek. Do tego musiałem trochę namawiać mojego ojca. Właśnie, i ten wspólny wątek, nie? Jakby jest tak, ważny. Tak, tak. Wiesz, bo dla mnie to jest mega ważne w tej płycie. Ja czuję, że w dużej mierze poświęciłem się tej płycie tak jak płycie solo, no bo jednak i brat, i ojciec nie robią tego na bieżąco. Więc czuję, że w pewnym momencie poświęciłem się temu tak jak swojej płycie, ale właśnie przez to, że udało się przekonać w sumie ojca, bo mój brat był bardzo taki otwarty na to, żeby, wiesz, nadbudowywać płytę, nie? Ale jak ojciec zgodził się na to, żebym powiedzmy bardziej tą produkcyjną rolę przejął, no to zaczęło się robić ciekawie, no bo faktycznie myślę, że ten serialowy temat jest mega wsparty tym, że to jest płyta faktycznie taka międzypokoleniowa, że serial sam w sobie ma taki element, że oglądasz go sam, oglądasz go na Netflixie, ale możesz go pokazać mamie, możesz tacie pokazać i to nie jest tak jak muza, nie wiem, jak A$AP Rocky, no nie? Można pokazać klip A$AP Rockiego mamie, ale to nie zadziała, nie spowoduje, że poświęci 9 godzin na oglądanie, no nie? Wiesz, to seriale to jest moim zdaniem taka rzecz, która teraz się wybija jako
element rozrywki, który może po prostu posadzić rodzinę na fotelach, nie? Zdecydowanie tak, zdecydowanie tak. Zresztą ostatnio polecałem teściom Czarnobyl. A zresztą każdemu polecałem Czarnobyl. Jeśli nie widzieliście, to oczywiście... O, ja też polecam. Mega film. Swoją drogą też muza. Mhm. Kot ale wracając też i też podobały mi się te momenty takie, bo czasami wiesz, jedziesz autem i tak trochę w pewnym momencie się wyłączasz i często włączałem się w tych momentach, kiedy były instrumentale jako przerywniki. I, znaczy jako przerwniki, jako po prostu osobne numery, po prostu bez wokali i się, wiesz, tak mówię, o kurczę, czy to jeszcze to, czy to jeszcze to i tak, i kurczę, podobało mi się, naprawdę, podoba mi się brzmienie tej płyty i kiedyś rozmawialiśmy o Jurkowskim i jeszcze jak, pamiętam, było podsumowanie miesiąca, pierwszy raz, w ogóle jak u niego byłem dwa razy i była właśnie wasza druga płyta Małych Miast, nie? Mm-hmm. I on chyba, nie chcę tutaj oczerniać ani nic, ale powiedział, że tak kurczę, wiesz, no jak z twoim mm-hmm. wokalem, nie? Nie każdemu może to siąść, a mówię, stary, nawet jak ci się nie podoba wokal, to jakby sprawdź to produkcyjnie, nie? Mm-hmm. Bo to są, mówię, to sprawdź to produkcyjnie, bo też o tym rozmawialiście, że wyróżnia się to, już abstrahując, znaczy, kurczę, tekstami też się wyróżnia i taką rzeczą, że tak jak powiedziałem, ta płyta na mnie bardzo fajnie jakby... odpoczywałem, nie była dla mnie taka jakby agresywna odbiorza, akurat tego potrzebowałem w danym momencie, że czy wiesz, jedziesz rano do roboty, mm-hmm. jesteś zamulony i mówię, dobra, to jest ten moment, kiedy ją sprawdzam i wjechała po prostu super. Jak złoto. Ale właśnie gadałem i często to powtarzałem, że jeśli nie siedzi, to ta produkcja... I dlatego... Fajosko. No to jest duży komplement, bo wydaje mi się, że w muzie dzieje się tak dużo, że trudno zwrócić uwagę samą tak. muzyką, że to właśnie wokal, taki wokal, który się tobie podoba tak personalnie, no nie? Tak. W sensie tak, że okej, tak jak z dziewczynami, tak jest myślę z wokalami mhm. i że albo się podoba, albo się nie podoba, niezależnie od tego, czy wiesz, czy to jest... Albo nie, właśnie wiem, o co ci chodzi, ale też czasami jest kwestią trochę zmiana przyzwyczajenia. Wiem tak, głupi przykład, ale no, głupi, nie głupi, ale miałem coś takiego ostatnio, nagrywaliśmy odcinek z Okrasą, nie? Mhm. I był gość, profesor, który promuje takie żywienie bez soli i bez ten. I był mielony tradycyjny i był mielony taki zrobiony bez soli, na innym mięsie. Z fake mielony. Trochę fake, ale w pewnym momencie było tak, stoję z Karolem i tam mówię, tutaj, no to sobie teraz spróbuj. I tak gadamy off camera, nie? I spróbuj sobie tego, nie? A tak jak u babci, nie? Ale i okej, dobra. I spróbuj sobie tego. I było dużo mniej tej soli, nie? A on mówi, ale co czujesz? A mówię, no czuję marchewkę, w sumie cebulkę, to mięso i tam mówię, że jeszcze tutaj tą kaszę trochę. Dobra. A teraz wróć do tamtego, nie? Który ci tak smakował. I mówię, i co czułeś? A mówię, kurde, no tylko nie sobie. Wiem, nie? I wiesz, czasami jest coś takiego, że no wraz słyszysz ten wokal i jest inny niż ten, który wiesz, czy ten, nawet muza, nie? Bo nie zawsze aranżacja muzy w sposób inny może być zaletą, nie? W sensie, jeśli jesteś przyzwyczajony, o tym też gadaliście z Karolem, że jeśli jesteś przyzwyczajony do generyczności podkładów i w sumie takiego, że w sumie są, ale no, mógłby je zrobić, wiesz, nie mówię, że każdy, nie? Ale no, są no, zrobione bardzo generycznie. No tak, komputer mógłby je zrobić, mm-hmm. nie obrażając nikogo. No tak. To później, wiesz, nagle dostajesz takiego strzału świeżego powietrza i kurde, i to było fajne. Dlatego ja naprawdę polecam wam ten album, bo wiadomo, zawsze samemu trudniej i mniej obiektywnie, tak? Ale mi się ten album naprawdę podobał i bez wazeliny.
Jeszcze raz powtórzę, bardzo mi miło, a powiem ci jeszcze coś z tymi, bo przyszło mi do głowy teraz z tymi wokalami. Mhm. To jest takie bardzo przewrotne, że ja mam charakterystyczny głos, no. Zdaję sobie z tego sprawę i też korzystam z niego w jakiś swój sposób, nie, mhm. niekoniecznie taki najbardziej poprawny. I zabawne jest to, że przez te, nie wiem, 12 lat czy coś takiego, regularnie słyszałem, że to jest nieradiowy głos. No. I regularnie co jakiś czas jakaś moja piosenka bez jakiegoś specjalnego, wiesz, zaangażowania, wiesz, budżetu czy też, no wiesz, bez nawet takiego odgórnego założenia trafia do tego radia, no nie? I no. I z głosami wydaje mi się, że jest, że działa trochę ta zasada inżyniera Mamonia, nie? Że no. Najgorsze to są te głosy, których się nie zna i które, wiesz, które dochodzą do ciebie jako ten pierwszy męczący sygnał, no nie? Mhm. Że jakby musisz przebrnąć przez jakąś manierę albo przez jakąś specyfikę. Są też tacy wokaliści, którzy brzmią na pierwszy rzut ucha super, nie wiem, Dawid Podsiadły jest takim wokalistą, mhm. Ale nie wiem, czy moi ulubieni wokaliści tacy są. Myślę, że raczej nie. Ja lubię charakterystycznych swoich. Wiesz co, myślę, że kurde, nie chcę tutaj też teraz siedzieć na takie wnioski na ten, ale jest coś takiego, że w takich przypadkach jest właśnie ten pstryczek, żeby czasami wyjść poza sam wokal, nie? W sensie za samo brzmienie, bo wydaje mi się, że w twoim przypadku też nie tyle, że może drażnić, ale to jest tak jak z Kazem Bałaganem, że musisz trochę przygotować się na coś innego, a coś innego zawsze jest, no. Wiesz, jest takie, że musisz, kurczę... Drażnisz też byłoby spoko, moim zdaniem. Co? Drażnisz też byłoby spoko, bo to... Trochę to też chodzi o to, nie? Czasami. W sensie muzyka czasami musi drażnić, żeby, wiesz, żeby wystawała ponad jakiś taki poziom, wiesz, skali szarości. To jest chyba tak częsta rzecz, że znaczy chyba częściej zdarza się, że niecharakterystyczni wokaliści mimo wszystko się nie odnajdują niż charakterystyczni, bo wiesz, ten Dawid Podsiadło to jest taki przykład, który jest bardzo widoczny, ale jest jednym z niewielu. Nie jest tak, że mamy, że można przebierać w Dawidach Podsiadło. Ja też, wiesz, czasami myślę sobie na przykład, o, zaprosiłbym kogoś, kto ma taki totalnie zwykły, fajny, męski wokal do refrenu, zaczynam się zastanawiać, no i tak sobie, wiesz, myślę, ilu ich jest. No łatwiej byłoby mi chyba zaprosić ulicznego rapera, którego znam, wiesz, albo rapera, który coś tam robi. Tak wiem o CB. Gdzieś tam już powoli chciałem się kierować do końca. Aha, zanim miałem się kierować do końca, bo spotykamy się tutaj, bo przyjechałeś do Poznania. Przyjechałeś do Poznania, bo próbujecie się do tego... Malta Festival. Okej, okay. Czyli to jeszcze nie są nowe rzeczy. To nie są nowe rzeczy, ale... Jak do ciebie napisałem jakiś czas temu, że chętnie bym zrobił ten materiał, to właśnie dlatego, że chciałbym teraz zrealizować te wszystkie jakieś fajne rzeczy, które chciałem zrealizować, zrobić sobie jeszcze chwilę miejsca i czasu na płytę i pewnie następną rzeczą, którą zrobię, to jest ta płyta, ale najpierw skupmy się, powiedzmy, na tej przerwie. Czekaj, bo jeszcze o tej płycie zagarnę cię, bo też mówiłeś o tym, że ten album ma być nieco bardziej popowy. Tak, z tym, że popowe, słowo pop jest tak bardzo... Ja tego źle nie żenię. Znaczy, wiem, że...
domyślam się, że nawet że twoje wyobrażenie na temat tego płytu, tej płyty pewnie zbuduję wysyłając ci coś do, jak będę ją robił, no okej, dobra. Ale domyślam się, że to popowe może być odczytane tak, że na przykład chciałbym zrobić taką płytę jak ten singiel teraz, który tak sobie ładnie radzi, ale nie, nic z tych rzeczy, ja po prostu czuję, że przy ostatniej płycie miałem takie założenie, żeby zrobić alternatywny album i tak mi to wyszło. W tej chwili jestem już trochę nawet, no nie wiem, już czuję, że atmosfera tamtego albumu to nie jest to, co jest u mnie najaktualniejsze. Aktualnie właśnie wolałbym robić piosenki, z którymi będzie się mogło skojarzyć więcej, czy utożsamić więcej osób niż ludzie z mojego miasteczka, którzy znają historię, wiesz, z jakiejś piosenki, a jest tam taka jedna piosenka, no. Nie? Że wiesz, kuzyn ziomka z podstawówki, no to faktycznie ten ziomek jest, on wie, że to o nim, wszystko się zgadza, nie? Tylko że no to jest specyficzna forma wypowiedzi, którą sobie można co jakiś czas zrobić. Ale no to też jest za muła, no nie? Jakby ta płyta trzyma kontakt z grupą, z małą grupą fanów. A mi się mega podoba ten kontakt, który, nie wiem, miałem przy pierwszej płycie z tak, ludźmi, nie? Tak, stary, to było super. Niesamowite. W ogóle no, Holak, kiedy płyta i no, to śledziłem to. Jest, jakby jestem też w tej grupie. Zresztą... Widzisz, już tak duża, że nawet nie wiem. Nie, ja go kupiłem. To ty go kupiłeś. To ten jeden, który zszedł do piku. Ale tak. A właśnie. Mam dużo płyt stary, do oddania. Nie masz, ale przez taka ciekawostka, przez niestandardowy format, tak, Komar, przez niestandardowy format trzymam go z winylami. O, no właśnie. Widzisz, taki. A wiesz, że ja też trzymam swój egzemplarz z winylami? Tak, no tak, to widzisz, troszkę ten szczwanie przemyślałeś, zresztą pomysł zajebista, w ogóle nie wiedziałem, że dla mnie to ty byłeś pionierem, bo nie słyszałem, że Frank wydał swój album. Właśnie ja też nie słyszałem wcześniej. Nie, to dopiero się dowiedziałem na tym, na jak ja z wywiadu, że... A, no to nie, to ja wiedziałem wcześniej, ale nie wiedziałem, jak go robiliśmy, że Frank coś takiego będzie robił. Chociaż ta sytuacja, że ktoś wydaje z gazetą, to już było tam, historia zna ten pomysł. Były z książkami chyba nawet. Oj, z książkami to już w ogóle. Tak, jest, to było dużo wcześniej. Cała puła, no nie, tak, wielka. Ale z gazetą, wiesz co, chyba Prince zrobił z gazetą, taki myk. Ja nie bardzo pamiętam tą sytuację, bo to znowu wspomniany Mariusz Maurycy odkopał taką historię. No. Wydaje mi się, że w ogóle jest, że teraz jest i był fajny czas na to, żeby wydawać muzykę w taki sposób, jaki jest najbardziej adekwatny, no nie? Że możesz, no wiesz, nie, teraz nie ogranicza nas. Aha, tak. Nie ograniczają nas. Chociaż żałuję, bo dzisiaj żałuję odnośnie You Know Me, że wydaje te mixtape'y wydałem, jeżeli widzę, że teraz trzeci Kixnera na kasecie, a ja nie mam już na czym kurde kasetę otworzyć i to mnie trochę boli, a jestem, nie mówię, że psychofanem, nie, ale bardzo szanuję typa. No. Ja uważam, że w ogóle strasznie fajnie, że wspomniałeś o You Know Me, bo to jest taka wytwórnia, do której nie dotrzesz łatwo. Wiem, jeszcze jedna rzecz, przecież, a odnośnie twojego multiskilla, bo to dawaj. Ten, nie mówię, że wiele osób wie, albo może ja po prostu jestem znowu tym, który jakoś tam bardzo, nie jestem hardkorowym digerem, kurde, po prostu lubię słuchać muzy i gadać o niej, ale Sonar, że pisałeś teksty na pierwszy i też chyba na drugi częściowo? Trochę tak. Ja w ogóle też jestem trochę psychofanem. Lubisz Sonar, tak? Stary, mam na... Wow, słuchaj to, mam na winylu jedną i drugą, mam na CD-ku jedną i drugą. Nieźle. Jest po prostu... Jestem szalikowcem, jestem totalnym ultrasem. Ekstra. Chociaż teraz na drugiej mi się Lena bardziej podobała, ale na pierwszym miałem trochę z nią problem, nie? Widzisz, bo może to jest też kwestia tekstów, bo wydaje, bo na tej pierwszej... Ale mi się teksty zajebiście podobają, no w sensie... No, tylko to trudno oddzielić, bo wiesz, to wydaje mi się, że teksty na pierwszym Sonarze były takie
bardziej siermiężne, znaczy wiesz, słowa, które na przykład ciężko zaśpiewać i tak dalej. Ja nie bardzo biorę. A ja więcej jeńców. Pamiętam tekstów, ale może też dlatego, że ja naprawdę mocno katowałem ten album. Ale widzisz, to dlatego Lena trochę musiała zejść z ekspozycji na cześć na przykład słów, które są trudne i, no i ciężko zrealizować taki tekst tak, żeby to płynęło. No druga płyta faktycznie bardziej płynęła tekstowo. Mi się podoba coś, na drugiej płycie podobają mi się chyba bardziej te takie odjazdy, te takie transowe. Ja w ogóle jestem też fanem, ale już zupełnie bez kropli obiektywizmu, bo nie dosyć, że biorę w tym udział, to jeszcze się przyjaźnię z Łukiem, nie? Tak. Ja w ogóle śmieszna sytuacja, ja złapałem z drugiej strony, już nie odnośnie Sonar, ale odnośnie Rys, z Wojtkiem kontakt. Pozdro Wojtek. Pozdro Wojtek. Znaczy za mną nie nagrasz, bo ja nigdy nic nie wyprodukuję. Ale, ja na pewno coś nagram. Ale nie, sorry, możemy nagrać wywiad, kurde. Ja w ogóle... A Wojtek, wiesz, jak on dużo rzeczy różnych robi, wow. W ogóle z dzwonka, bo w pewnym momencie chyba... A, to było tak, bo ja mam taką misję, no, że gram te imprezy. No, jak wiesz, no, gram miejskie dyskoteki, no, nie wstydzę się tego mówić, ale też czerpię z tego ogromną radość. Powiem nawet więcej. Subskrybujcie mój kanał, zapraszam, łapki w górę. Nigdy chyba tego nie powiedziałem, ale zapraszam. I słuchaj, mam taką wewnętrzną misję, a może trochę też wytłumaczę, że kiedyś myślałem, że... będzie mi wielką radochę sprawiał grałem tylko takiej ciężkiej muzy tam czy alternatywnych rapów, dużo tego słucham i tak dalej. A w pewnym momencie jak miałem zagrać taką imprezę, to mi w ogóle strasznie brakowało popu. W sensie takiego, który lubię, nie? Jakby kurde Wszędobylskiego, nie? Głupiego Tajgę nawet, że czasami lubię po prostu zagrać Tajgę, albo lubię zagrać Malika Montana, wiesz o co chodzi. Ale z drugiej strony jak jest taki motyw, że jestem na 120, to nie wiem, jestem w czekoladzie, więc w klubie, który może nie byłby skojarzony i wale, wiesz, Rysy i na to wale gdzieś tam Sonar, coś tam z You Know Me i kurde, i czasami są po prostu taki zbieg okoliczności, że są ludzie, którzy się tym jarają, albo na przykład grałem Twój Nu, a w ogóle kurde, już miałem kończyć, a tu stary Żółw, zaraz ci powiem za co, za Dawida Kwiatkowskiego. Miło mi. Powiem ci, że w ogóle ty jesteś jednym z takich artystów i z takich twórców, którzy też, nie wspominam już innych, ale fajne jest to, że nie wiem, możesz właśnie z jednej strony mieć Frosty, z drugiej strony Palucha, z trzeciej strony Sonar, z czwartej strony kogoś totalnie innego i to Dawida Kwiatkowskiego. Kwiatkowski, nie? To jest... I wiesz, gdzie, no powiedzmy sobie szczerze, no 90% raperów no z góry by powiedziała nie, no bo byłoby to zabójstwo dla mojej kariery, nie? Nawet słyszałem, że ktoś tam z takich starszych raperów się oburzył na to połączenie. Co ty mówisz? Właśnie w bliskim sąsiedztwie do jego piosenek. Aha. Aczkolwiek też nie słyszałem tego z pierwszej ręki. No jest to gdzieś uzasadnione. Dawid ma dużo młodszą publiczność i jest jeszcze jeszcze takim autorytetem dla tej publiczności. Trochę tak, ale... Ciężko byłoby na przykład chyba zrobić coś takiego, że okej, no to siadamy, ja mam, nie wiem, jestem Paluch, no. A ty jesteś Dawid Kwiatkowski i zróbmy coś razem. To byłoby trudne do pogodzenia. Ja trochę zrobiłem ileś tam ruchów wokół innych tematów, żeby móc zrobić takie ruchy. Mhm. No, ja to w sumie też traktuję to jako taki przywilej tego jakiegoś alternatywnego artysty, czy coś takiego. Tak, dlatego ja szanuję to, że nie muszę zarabiać z YouTube'a, o czym gadaliśmy. No bo wiadomo, że czuję, jak na przykład jest mniej, kurde, szkoda mi tego, że wiesz, na przykład widzę, że podnoszę jakość, a nie jakby jakość na YouTubie nie jest premiowana. Są, wiesz, jakieś tam schematy, które dają ci więcej wyświetleń, niekoniecznie jest nim jakość i można by, może tak, widziałem wielu twórców, których to po prostu przygniotło, nie? Że albo przestali nagrywać, albo gdzieś tam łapali doła, dlatego że
rozwijali się, ale nie szło to z rozwojem kanału liczbowym, nie? Mm-hmm. A dzięki temu, że jakby, jak czasami, to, wiesz, jak Paluch to fajnie też powiedział, chyba Paluch, że wyobraź sobie, że usuwają Instagrama i przestajesz być modelką. I wiesz, i u mnie mogliby, wiesz, przestać robić, wiesz, odciąć YouTube'a, byłoby mi przykro, ale nie miał, nie podciąłbym sobie żyłko, poszedłbym kolejnego dnia do pracy, do której chodzę, grałbym imprezy, które gram, i pewnie, nie wiem, znalazłbym inną platformę i powiedział, cześć, jestem Maciek i lecimy tutaj z wywiadem. Ale nie? Wiesz, z drugiej strony takie, bo to jest fajne hasło, w ogóle Paluch ma wrażenie, że na potrzeby tej ostatniej płyty dosyć dużo takich fajnych obserwacji udało mu się jeszcze dodać, nie? Mm-hmm. Do tej puli, która jest już i tak wypchana, nie? Jest. No bo jednak bycie influencerem w jakimś takim, nazwijmy to, bardziej ambitnym gronie, no to nie jest jakiś, wiesz, flex, w sensie nikt ci nie powie, wow, jesteś youtuberem, nie, jesteś instagramerką, masz rzeczy za darmo i nagrywasz, że to dostajesz, wow, super. No ale z drugiej strony jednak myślę, że jakaś duża część sprzedałaby duszę diabłu, żeby, wiesz, te rzeczy dostawać i nie pracować faktycznie tak konwencjonalnie, a to też nie jest takie proste i można by tak samo podsumować rap, nie? No. Gdyby zniknęła 808, to zniknęłaby płyta Palucha, w sensie byłaby, wiesz, rapem na jakimś tam brzęczeniu, wiesz, jakby technologia tworzy nowe miejsca pracy i nie ma co się chyba na to obrażać, nie? Wiadomo. Ja tam szanuję ludzi, którzy na przykład są tymi instagramerami i czy tam, nie wiem, czy w ogóle jest takie słowo, no ale wiesz, robią zawód z tej jakiejś tam zajawki, nie wiem, wrzucanie zdjęć, publikowanie jakiegoś sprzętu czy coś tam, oznaczanie tych firm i tak dalej. Natomiast wydaje mi się, że w tej chwili to już nie jest raczej proste, nie? Nie, właśnie w tej chwili wydaje mi się, że jest ultra trudne. I mówię, wiąże się też z taką presją, nie? Wiąże się z tą presją, o której ludzie nie myślą, nie? Mhm. Jakby masz tyle i tyle wyświetleń i... Maniak. Jest, jestem fanboyem Nintendo. To słodkie miejsce na ciasteczku. Na ciasteczku. Jak zobaczyłem to w TK Maxie, to oszalałem, nie? To absolutnie oszalałem. Ale... Powinni jeszcze takie ciasteczko jakiejś, wiesz, znanej firmy, żeby było pod wymiar. A tak, tak, to by było dobre. Ale w ogóle swoją drogą ciekawy temat odnośnie Palucha. Jak byłem ostatnio na takiej imprezie, stwierdziłem, że w tym roku trochę po prostu pojeżdżę, bo z braku właśnie czasu zawsze unikałem imprez, że tak powiem, w środowisku i popoznaję trochę ludzi. Pojechałem na Influencer Live Poznań. I tam jest taki typ, Michał Szafrański, on napisał taką książkę Jak oszczędzać pieniądze i kurde, powiem coś ci, mi mówię, tak, to jest typ, który tam chyba zarobił miliony złotych na tym wydawnictwie, nie? Bo, przewrotne, co? Beka, no, ale to w skrócie dla was ciekawa mega historia, dla ciebie też, bo jak nie słyszałeś, żeby uświadomić sobie. Typ pracował jako bardzo dobry programista, mówił, że zarabiał w okolicach 20 tysięcy złotych miesięcznie. Czyli generalnie robota, przy której gdzieś tam... nie masz zbyt dużej presji związanej z finansami, jeśli nie jesteś ujebany w jakichś kredytach hardkorowych, nie? Ale jeśli jesteś normalnym człowiekiem i... No 20 tysięcy nie jest... tak łatwo wydać, jak się chodzi do pracy, nie? No i wiesz, żona może nie pracować i jesteś w stanie żyć na jakimś poziomie. No fajnie. A on stwierdził, że nie, że to nie jest to, że on chce zarobić tyle, żeby w razie, gdyby coś mu się stało, jakby w najbliższych latach, jego rodzina miała dobry byt do końca życia, nie? Więc dał sobie na to jakiś tam czas i stwierdził, że zrobi tego bloga, jak oszczędzać pieniądze, na którym nie zarabiał, nie wiem, czy jakieś tam współprace komercyjne, ale generalnie treści były za free. I w pewnym momencie stwierdził, że dobra, jakby zbudował prestiż, bo to nie był typ coacha, nie? To był, znaczy wiadomo, że uczył, ale uczył na przykładach, nie dawał ci jakieś tam rzeczy, kurde, potrafisz, możesz zrobić, no to nie? Sympatycznie z jego strony. Tylko no dawał ci po prostu sprawdzone rzeczy, czy ale też... wiesz co, ja nie wiem, czy to nie jest coaching też, trening. Też może. Bo coach to trener. Tak, trener, ale w sensie to był taki dobry przykład no, coacha. No, bez nie? tego w sensie... jest taka, że chujowi coacha. Tak, ale tak, delegalizować.
legalizować tak, coaching. Że wiesz, że na przykład pokazywał ludziom, którzy mieli długi, jak wyjść za pomocą pewnych działań, konkretnych działań, nie wiesz, uwierz w siebie, tylko konkretnych działań, jak z tego wyjść, nie? I wydał tą książkę, zarobił na niej kilka baniek, nie? W ogóle była taka śmieszna historia, że no, wiecie, bo teraz jest motyw taki, że wielu z was może powiedzieć, że kupiłem sobie Forda Mustanga nowego z salonu i że jak to ma się do oszczędzania pieniędzy, jak to w ogóle jest żywy dowód na to, że wiesz, jak przepieprzyć hajs, nie? Kosztuje to dużo kasy, pali to wuchtę, ubezpieczenia wuchtę i tak dalej. Ale powiedziałem sobie, że jeśli zarobię w jakimś tam czasie kolejnym 1 000 000 złotych, to z tego miliona 10% pójdzie na moją przyjemność, nie? No i stało się to w 3 miesiące. No dobra, więc, wiesz, no i stało się to w 3 miesiące, więc sobie go tam kupiłem, ale tam już miałem tę poduszkę, którą chciałem mieć dla rodziców. To nie było tego, że okej, mam poduszkę, a to trochę uszczypnę, tylko zarobię dodatkowo i z tego, co zarobię dodatkowo, sobie tam 10%, a resztą dalej, nie? Fajnie, imponuje mi takie taka postawa. I stary, i ty w pewnym momencie zaczął opowiadać o influencerach, którzy, wiesz, trochę wsadził w kij mrowisko, bo tam sami starzy influencerzy, nie? I mówił, że o influencerach, którzy robią z siebie banery reklamowe, tak już tak hardkorowo, nie? Nie pamiętam już konkretnego kontekstu i w pewnym momencie, no... I teraz i powiem wam tak, nie? I tutaj jak nawinął paluch, nie? I zaczął, wiesz, cytować jego kawałek, nie? Coś tam, że myjecie głowę, nadal pozostaje łupież, czy coś takiego, nie? I pamiętam, że strasznie mnie to rozbawiło, że kurde, jednak wiesz, palec dociera, wiesz, to nie jest już typ, którego słuchają chłopaki na osiedlu z Żebiela, tylko naprawdę jest trochę jak w Stanach, nie? Jak oglądasz na przykład Kimmela z Justinem Timberlake'iem i oni w pewnym momencie wychodzą na publikę i są starsi, młodsi i wszyscy śpiewają hip hop hooray, nie? Że w pewnym momencie będzie tak, że wiesz, będą 50-latki i będzie, wiesz, paluch to jest kocur i wiesz, 50-latki będą leciały, wiesz, rapsy, nie? No, ale bo właśnie uważam, że paluch znalazł sposób, no. I jestem fanem jego muzy, więc no mam nadzieję, że nic, co powiem, nie zostanie wykorzystane przeciwko mnie za chwilę. Wydaje mi się, że to, że on trafia, że można się przejechać po Poznaniu, no, i posłuchać jego muzy w bramie, a w tej chwili, że używa tego tematu właśnie, powiedzmy, tego rozwoju technologii, tych wszystkich nowych rozwiązań, powierzchownych czy nie, po prostu czuję, że on łapie często takie, jakby zbiera takie populistyczne rzeczy, nie? I po prostu redaguje na jakiś temat. Ja właśnie mam tak z tą jego ostatnią płytą, że podoba mi się ona muzycznie, podoba mi się, że tam już nie ma w ogóle jakiegoś takiego elementu, że musiałbym dotłumaczyć, bo tak w sumie tak przez wiele lat bycia fanem Palucha tak właśnie czułem, nie? Że okej, tam słucham sobie jego muzyki i słucham z kimś i muszę powiedzieć, no ale wiesz, to jest takie spoko, bo coś tam i ten element może ci się nie podobać, no ale skumaj to, no nie? I teraz czuję, że zupełnie tak nie mam, no ale z drugiej strony to, że te teksty są takie uniwersalne już nie tylko tak osiedlowo, no to też ma dla mnie ten słabszy element, że no ja tak się nie bardzo potrafię zgodzić z tą tezą, że wiesz, że te technologiczne, ten rozwój technologii i tych wszystkich takich powierzchownych, wiesz, sposobów na zarabianie powierzchownością, że to jakoś nagina rzeczywistość, bo jednak akurat wykonawcy muzyczni bardzo są, wiesz, entertainment, nie? To jest bardzo związane jakby na bardzo podobnych zasadach, nie? Tylko po prostu inne, wiesz, inne klocki, nie? Oczywiście diabeł zawsze tkwi w szczegółach, no nie? Ale z drugiej strony, no, gdzieś tam, nie wiem, też nie podoba mi się w tej chwili jest taka tendencja, żeby na przykład podkreślić, czego się nie, co się odrzuca. I to faktycznie
chyba Mes miał nawet coś takiego w numerze, że wiesz, że ile ofert odrzucił i że o tym, że tym się chwali, no nie? Dla mnie to nie jest informacja dla chwalenia i jakby wiem, że to jest mega przywilej, że można zarabiać tyle kapusty na swoim, no wiesz, na swoich płytach, no ale to też jest taka sytuacja, że no wiesz, ja się nie czuję za bardzo dotknięty, ale ja w życiu bym nikomu nie punktowałbym nikogo chyba za sposób, w jaki zarabia hajs, nie? W sensie, jeśli nie okrada, nie krzywdzi, a jest w stanie na przykład, no wiesz, jest w stanie żyć i tam, ja to spoko, nie? Ja to rozumiem i też jakby, żeby była jasność, jakby też tematycznie do mnie to jakoś tak, wiesz, bardzo nie trafiło. A może, wiesz, mówię, to jest może mój po prostu prywatny problem, że czasami mi się wydaje, i to mówię tylko o swoim zdaniu, że gdzieś tam ten potencjał można by na inne fajniejsze tematy po prostu wykorzystać. Tak, wiesz, tak, o co chodzi, no. Że wiesz, że gość ma potencjał, który dlatego zawsze gdzieś tam mnie irytowały te kawałki o bananach. Mówię, kurwa, wiesz, to jest gość, któremu to powinno koło chuja latać, nie? No, wiesz, właśnie chodzi? Przede wszystkim jest, mu, nie? Że to jest jakby taki wyznacznik. Za wysoka jest jego pozycja w tym momencie, no, nie? No. Ale to wszystko i mam nadzieję, że jak nas oglądasz, to wiesz o CB i tyle. Paluch nie ogląda wywiadów. Myślisz? Nie, może twoje tak, no bo też jesteście z Poznań i tak dalej, ale no kurde, wydaje mi się, że robi dużo muzy chyba i się na tym skupia, nie? Nie wiem, jestem ciekaw i tak miałem ci zadać pytanie, kogo byś postawił teraz na numerze jeden. Nie wiem, ale z raperów? Tak. I to było to właśnie najważniejsze pytanie? Nie było, a jakie miało być najważniejsze? No nie wiem, bo mówiłeś, że będzie coś zaskakującego na koniec. A nie, to czy to? Ach, to czy to? Dobra. Będziesz rozjebany, w sensie... Dobra, to możemy zaprosić na to czy to. Tak, zaraz. Będzie wcześniej czy później, nie wiem. Będzie wcześniej. Z raperów jeden, no. Numer jeden, to chyba mogę powiedzieć numer jeden w tej chwili, ale no. Z dokładnością co do, wiesz, co do tygodnia, no to jest Skepta, nie? Okej. Okay. A z Polaków? Białas. Ale dlaczego Skepta i dlaczego Białas? Skepta, bo jak byłem w Londynie, to się po prostu jakoś tak się zbiegło, że akurat zacząłem odkrywać jego muzę. No. I wiesz, przy drugiej wizycie w Londynie szedłem śladami, wiesz, w jakieś lokalizacje klipów, jakieś takie akcje, więc się bardzo wkręciłem, ja z nową płytą to jest, wiesz... To jest tylko... Jeszcze byłem na koncercie, nie? No. No, a Białas... no, od jakiegoś czasu mam tak, że ujmuje mnie to, jak on buduje rymy. Znaczy, że często łączy dosyć proste skojarzenia w taki sposób, że jak tego słucham i to się jeszcze rymuje, to wydaje się jak taki... To... brzmi dla mnie jak tekst, który, no wiesz, który ja mógłbym wymyślić, tylko go nie wymyśliłem, no nie? I to jest masakra i myślę, że to charakteryzuje takie wyjątkowe rzeczy, nie wiem, tak o Hemingway ma tak, mnóstwo takich tekstów, nie, że słuchasz sobie i myślisz, kurde, takie proste, a ja tego nie wymyśliłem i nikt tego nie wymyślił, tylko najgorzej. No, najgorzej. Stało, było pod nosem, tylko wyciągnąć rękę. Tak. Taka właśnie stuwa leżąca i podnosi ją jebany tako Hemingway. Zawsze. Kurwa, już tyle mój. Jeszcze więcej. Nie, ale jest okej. A ty? Wiesz co, jakbym miał tak, nie patrząc na swój gust, ale też patrząc na swój gust, bo bardzo lubię, tak myślałem mocno o Palcu na numerze jeden. No, Palec też byłby i kurde, no ja jestem w ogóle fanem i to jest dla mnie mój personalnie najlepszy album, ten z Chrisem Carsonem.
No, tak. Zajebisty jest po prostu. Ja też od wtedy złapałem taką zajawę, że już tak, już jasne pokazuję wszystkim znajomym. Tak. Chyba nawet gdzieś niedaleko tych małych miast tak naprawdę. Być może. Cieszę się, bo mam przynajmniej dowód, że jestem fanem, wiesz, od jakiegoś tam czasu, a nie teraz. Nie, ja naprawdę pamiętam, jak mi tak wtedy w furzek puścił i był taki kawałek kastet i mówię, jaka to jest moc w ogóle, naprawdę to jest, ale też zrobił niesamowite. Ja w ogóle palca stary, kiedyś robiłem taką imprezę, jak właśnie, to do tego na samym końcu przejdziemy, że swój pierwszy wywiad w życiu miałem z tobą. W 2007 roku. Oh fuck. To ile to lat? Zaraz powiem, bo to była jedna z najbardziej szanujących rzeczy w moim życiu. O kurwa, ale to już ile to lat jest? 12 lat. Ejem. Ty byłeś pierwszy z no tak, było. Zespołem, pamiętasz? No wiesz co, nie pamiętam, ale pamiętam, zespołem, że w Radio Afera, z zespołem Happy Pills. Mhm. Jezus, to był... To jak czuję się jak Cersei lecąca, bo wtedy jak było shame, to jest ten ja typowy. Dobrze, że tego nigdzie nie ma. I drugim wywiadem był Leszek Możdżer. Naprawdę? Stary, drugim wywiadem był Leszek Możdżer. Napisałem do niego na MySpace. I był tak, był Maciej idący z tym dyktafonem z Radia Afera, z mikrofonem. Aula UAM, owacje na stojąco. Nie? Owacje na stojąco. I ty, i on, i ten, tak? I później schodzi garderoba, nie? Puk, dzień dobry. Ja odnośnie wywiadu. To pisałeś do mnie na MySpace? Spoko, zapraszam, tylko jestem bez koszuli, także sorry, siadajcie sobie chłopaki, byłem jeszcze z jednym ziomkiem, to co tam u was, nie? I pamiętam, że zadawałem pytanie i on miał wtedy interpretację na płycie numeru Smells Like Teen Spirit. No, super. I pytałem się go, jakie numery jeszcze, czy jakieś inne numery rozważa, a on do mnie, wiesz co stary, kurde, nie pamiętam tytułu, i podszedł do fortepianu i napierdalał je. Bitch. Wiesz, to mój drugi, także po piekle trafiłem do nieba, nie? Ale nie, piekło nie było związane z wami, tylko pamiętam... Mogło być. Nie było związane. Ja pamiętam, że tak, o tym też gadaliście z Karolem, że wtedy, wiesz, Minimax, tak? Was w trójce mocno promowano i tak dalej. I właśnie był ten Happy Pills bodajże. Jezu, jakie... Poznański zespół. Tak. I oni wtedy... Tak, i no, ja zadawałem pytania absolutnie karygodne, ale to... Wiesz co, myślę, że to jest jakaś taki, jak to się mówi, taki margines, że jak ktoś jest młody, to nawet. Jak zadaje złe pytania, to i tak, wiesz, nie czujesz, wiesz, jakiegoś vibe'u nieprzygotowania. Chociaż jak sobie o tym cały czas myślę, w sensie nie o tamtym wywiadzie, ale generalnie o robieniu wywiadów i o tym, że sobie po prostu tutaj gadamy, wydaje mi się, że może nie wszystkich, ale zawsze oglądałem przez długi czas te wywiady Artura Rawicza i kurde, co sobie myślałem, kurde, na jakim on jest ten poziom luzu, takiego wejścia, że potrafi rozluźnić siebie i zawsze były te wejścia, że oni sobie gadali, tak. I w pewnym momencie tam Taras wrzucał rekord, mhm. I już tam, to już się kameruje, nie? I pan Paweł. I wydaje mi się, że to kurde, jednak musi być ten motyw wieku, w którym twoi rozmówcy czują jakiś respekt, że to jakbyś się nie starał, będąc 18-latkiem, nie wiem, podchodzisz do takiego palca czy białasa. Ale są tacy, są takie kozaki, są, nie? Znaczy teraz to, znaczy nie mówię, że teraz, na pewno zawsze byli, nie? Ale teraz już nawet jak już najbardziej zawsze ja się jaram tym, że mogę grać muzę dla gimbusów, bo się jaram, w tym sensie jak gram Shaftera na przykład, nie? Mm-hmm. To widzę moich kumpli DJ-ów i oni tak bardzo nie wiedzą, co chodzi, nie? A popatrz, jak tańczę. I wiesz, ja się tym absolutnie w ogóle jaram. No to nie możesz tego stracić. Nie stracę tego, bo cały czas i tak jak ci mówiłem o tym Kacperczyk i ostatnio mnie ziomki na Facebooku, że mówię, to sobie sprawdźcie i to znowu moja ignorancja, ale z drugiej strony ignorancja, bo nich jest w ogóle bardzo mało w ogóle w sieci. Myślę, że im na tym trochę zależy też, nie? Na napisane i zależy, nie zależy. W każdym razie, wiesz, no
nazwisko jak teraz ma to sens, że jest ich dwóch, nie? Że może być to tak interpretowane, ale ja to interpretowałem, że jakby słyszałem jeden wokal, więc interpretowałem, że to jest tot jeden typ, nie? I później się okazało, że to brat, tak? Jest producentem, jeden jest w wali wokale i jest ta, wiesz, ta funkcja na Spotify, tam... W sumie to w pewnym sensie perkusistą i gitarzystą też. To widzisz, no. To, takie... A i mówiłeś, że teraz live band Solara, nie? Tak. No, także, wiesz, to są takie rzeczy, których ja, wiesz, o których nie wiedziałem, a to była taka rzecz, że miałem ileś numerów, które mi w proponowanych wyskoczyły na Spotify, i tak sobie słucham i tak mówię, kurwa, ale to jest zajebiste, nie? To jest takie coś, że wiesz, wydaje mi się, znaczy jest to mega wyjątkowe, że spośród, wiesz, rzeczy, których totalnie nie znasz, jest coś polskiego i to coś, wiesz, słuchasz pierwszy raz i myślisz sobie... Bardzo lubię to uczucie. No, nie, cieszę się, niezastąpione. Żeby... No i było tak, i to było takie moje odkrycie i dopiero później, chociaż nadal oni nie są jakoś super znani, tam 200 koła ma 200 tysięcy, znaczy... Wiesz, to jest jakiś start, nie? Znaczy oni już grali wcześniej, ale myślę, że dołożyli wszelkich starań, żeby wyglądać jak debiutanci, no i muszą zrobić taką drogę, no ale myślę, że warunki, czyli wytwórnie i w ogóle jakieś takie, wiesz, rzeczy, które wokół nich się dzieją, no raczej wskazują na to, że to będzie coś dużego, nie? I tego zresztą bym im życzył, bo wydaje mi się, że w ogóle ta muza ma taką wartość, której właśnie w proponowanych na YouTubie, na nie wiem, gdzieś tam, której większej rzeczy nie ma, tam słychać, wiesz, harmonię, jakieś bardziej skomplikowane rzeczy niż tam jeden dźwięk wyrecytowany. I już powoli naprawdę zmierzając do końca, cieszę się, bo wydaje mi się, i to jest tylko takie moje skromne przeczucie, że też przyjdą takie, wiesz, dobre czasy dla ciebie. Myślisz? Myślę, że tak. Myślę, że tak. To dawać i te co? To dawać dawaj te mnie czasy. Te czasy, to wydaj panie to płytę, to się sprzedał. Ale. Nie no, wiesz co, ja czuję, że to teraz już jest ten czas totalnie. Tak? Znaczy, oczywiście to nie jest poparte żadnymi tymi, wiesz, tym. Nie mówię tego w kontekście tego miliona, tylko mówię to w kontekście tego, jak na przykład. Jak łatwo, jak dużą łatwością udaje mi się robić te rzeczy, które sobie planuję, wiesz, kiedyś faktycznie to był, wiesz, kupa żużlu do przerzucenia i właśnie słuchanie tego, że głos nieradiowy, że no. Coś tam, że nie ma singla, a teraz, wiesz, po prostu, nie wiem, zrobiliśmy tą płytę z ojcem, wiesz, gramy na openerze, sprzedajemy tego winyla. W ogóle to było super słodkie, że twój ojciec chciał zagrać na openerze i wiesz, no. Że myślał, że już nie, to się udało, w ogóle, kurde. Ale zajebiście. Wiesz co, to jest takie słodkie... To jest słodkie, tak, ale najlepsze jest to, że ojciec faktycznie wykopał zdjęcia, że on mnie też woził na pierwsze openery, nie? No, ja to jest i to w ogóle było też 100 zajebiste. Lat temu, a nie, wiesz, 5 lat temu. No, no. Że jak jeszcze opener miał taką dużą, miał takie zadanie, którego teraz chyba już nie ma za bardzo, że też bardzo dużo takich nowości, nie? Tak, nie wiem, może dlatego, że byłem w małym miasteczku, ale chyba nie. Wiesz, zdarzało się, wiesz, na dużej scenie, nie wiem, Sonic Youth, jakieś takie Jezus. Rzeczy, że... To był twój pierwszy? Jeszcze wcześniej jeden, był mój pierwszy. Okay, pierwszy to był pierwszy w ogóle na tym, na Babich Dołach. A Babich Dołach, to ja, to na tych The White Stripes grali. No. Powiem ci tak, to w ogóle była historia dosyć, znaczy dla mnie to jest ciekawa i w sumie pewnie bez takiej rozmowy mogę się nigdy nie podzielić, ale generalnie ja w ogóle pochodzę z Międzychodu, jakby 12 tysięcy ludzi i dla mnie Poznań to się w ogóle kosmiczne miasto, wiesz, ja byłem, jak jechałem na studia, to się, ja nie ogarnę, nie? Byłem zesrany tak, że to koniec, nie? I wiesz, nie miałem nikogo z tego mojego miasta, kto by ze mną pojechał tam do Gdyni, więc to był taki, że bardzo chciałem tam pojechać, w sumie nie miałem kasy za bardzo w chacie, nie? Więc nie było, rodzice też nigdy nie wyjeżdżali, więc nie było czegoś, synu, albo pojedziemy z tobą, nie wiem, spędzimy fajny weekend w Gdyni, a ty sobie tam pojedziesz, nie było czegoś takiego, po prostu nie wyjeżdżaliśmy. I przegapiłem, a byłem mega fanem The White Stripes w tym momencie, nie? I oni się później rozpadli i ja później miałem coś takiego, puknąłem w pierś i powiedziałem,
pierdolę, już nigdy nie patrzę na nikogo i na nic i po prostu jadę i w kolejnym roku tam nie pamiętam, co było ogłoszone. Ja tam się Block Party i Groove Armada, w sensie taki background mam bardzo alternatywny, dlatego jak pamiętam, też gadaliście o tym roku i tam wiesz, Block Party i Editos, Interpol, wiesz, ja te wszystkie płyty po prostu z tego okresu byłem opierdolony tam. Pamiętam, no, jak się jarałem, jak Ostry wybiegł na Block Party. Ojej, to było świetne, w ogóle nie było go słychać tak naprawdę. Nie było, ale to nie było, ale to nie było go ale ważne. Ale to było takie kozackie, nie? Tak, tak. Ja nie wiem, to chyba najmocniejszy moment koncertowy. Ej, stary, opowiem ci teraz historię. No, Ostry już od jakiegoś czasu nie udziela wywiadów, nie? Nie wiem, ale... No nie udziela, no generalnie... Tylko książki. Tylko książki, no i no, generalnie jak piszesz sobie, no nie wiem, CGM, OSTR, no nie ma tego wywiadu, nie? Nie ma Mateusz Natali. A ja po koncercie z Ostrym dla Radia Afera mam wywiad, nie? Był, jeszcze to był ten motyw, że palił w opór. I pamiętam, stary, on mi opowiedział, jak doszło, wiesz, jak doszło do tej współpracy, że jego ziomek, on jeździł co jakiś czas do UK i jego ziomek, tam mieszkał sobie u tego ziomeczka i w pewnego pięknego tam dnia idzie się wysrać rano, no i ten siada sobie na klopie, no i gazetka, nie? Pach, The Drummer, nie? A na okładce jego ziomek, a jego ziomek to był perkusista Block Party. Dobra. Ja żyłem w przekonaniu do tego momentu, że oni go po prostu gdzieś tam na backstage'u, o, jesteś raperem, no to nie. Chodź tam. Łe, no to ekstra. No i później piękne. Drugi raz jak grali, to też chyba był, bo oni grali jeszcze później na openerze. I pamiętam, i wtedy Beastie Boysi, super, super wspomnienia. No, to był kozacki Year The Roots. Było mocno, nie? Później te openery, właśnie teraz mi te brakuje czegoś takiego, że brakuje mi czegoś takiego, wiadomo, że jest, nie wiem jak się czyta, Joria Smith, jest Kamasi Washington, występami raperów amerykańskich jakiś czas temu przestałem się już jarać, bo widzę w tym dużo po prostu tandety, w sensie takiego, wiesz, te mocne półplaybacki, opieranie się na podbitkach, to mi się nie podoba. Na przykład A$AP-a widziałem, mnie strasznie zawiódł, ale na przykład, no wiadomo, nie wiem, Jay-Z na przykład zajebiście, nie? Q-Tipa jak widziałem na żywo też, kurde, taki ogień, że szok, nie? Zresztą po występach live się w ogóle zajarałem rapem, więc to też każdy kij ma dwa końce. No, ale open air, no są wspomnienia. I wygraliście na którym? Pierwszy wasz z Kumką? No będzie właśnie jakieś 10 lat temu, nie? Coś takiego. 2.9. No, może to być 2.9. Chociaż może 2.8, bo było tak, że jednego lata zagraliśmy faktycznie, nie wiem, chyba wszystkie festiwale oprócz Orange'a, a za rok zagraliśmy jeszcze na Orange'u, jakby osobno. I trochę mi się kiełbasi przez to, ale no trochę to było już lat temu i właśnie wtedy to miałem takie poczucie, że wiesz, że raz, że spełnia się moje marzenia, a dwa, że to jest jakaś taka rzecz, która właśnie bardzo działa wprowadzająco. Faktycznie częściowo tak było. W tej chwili wydaje mi się, że raczej to jest tak, że na ten festiwal jedzie się na pewniaki, no tak jak się jeździ ogólnie. No jakby, że ten festiwal doszedł do takiego poziomu, że to jest po prostu największy festiwal w Polsce. Po prostu. I jest, można powiedzieć, że jest popowy. Formuła otwarta na każdy gatunek, ale generalnie to, co jest aktualne. A ojciec, wiesz, tak od jakiegoś czasu właśnie już może nie jeździ, ale faktycznie było tak, że wiele lat jako fan jeździłem z nim, zresztą też z Norbertem i jego synem, a Antek też ma rulkę na płycie. W każdym razie fajne było to, że to się jednak spełniło, bo jakiś tydzień wcześniej miałem taką dosyć nerwową rozmowę z ojcem i z naszym perkusistą, z Maxem, właśnie na ten temat, że chłopaki tak powiedzieli, a szkoda, że już nie zagramy tego na żadnym festiwalu, bo wyszliśmy z założenia, że jeśli już mamy to grać, to właśnie albo na openerze, albo na festiwalu, no i właśnie chyba już nie zagramy, no nie? No i ja im wtedy powiedziałem, że na bank zagramy, że to, wiesz, wydaliśmy to na winylu, to jest coś, co może być grane nawet za
wiesz, za 5 lat, jak ktoś jakby w odpowiednim momencie sobie tego posłucha i się tym zajara, nie? Myślałem tutaj bardziej o Rojku niż o Openerze, ale wiesz, pokłóciliśmy się do tego stopnia, że już wyciągałem argument, że, no, że się nie znacie, no nie? Że jakby ja się tym zajmuję i wiem, że nie, że płyta wyszła za późno, żeby... Chuja wiecie o ulicy, no. Trochę tak, no właśnie tak, takie argumenty wjechały, no ale wiesz, zirytowałem się tą sytuacją, w której jakby wydaliśmy płytę tak późno i no. Jakby ja już trochę wiedziałem, że to za późno, a chłopaki tu mi mówią, że to się już w ogóle nie wydarzy, no nie? No, no i mega się cieszyłem i jak się dowiedziałem o tym bookingu, a to było... To było jakoś już w nocy, odczytałem wiadomość czy coś, no to oczywiście tam o, tuż przed drugą obudziłem wszystkich. Skorzystałem z tego. Nawet wiesz, obudziłem ludzi, których to w ogóle nie dotyczy, tylko jakoś tam z boku obserwowali sytuację i wiedziałem, że taka pobudka będzie dla nich równie miła co dla mnie. Zajebiście, zajebiście. Mega się cieszę, mega się cieszę. A na której scenie gracie? Na tencie? Alter Stage o 21.00 pierwszego dnia. Spoko. Piękna w ogóle godzina i okoliczność. Muszę przyznać, że to moja ulubiona scena. Tam na Openerze. W sensie ten namiot jest taki... też tak. Jest taki już całkiem właściwie zajebiście duży, a... Tak, już. A myślę, że na czymś większym może ta muza taka... W sumie subtelna, nie wiesz, straciłaby. Wiem o co chodzi, wiem o co chodzi i zresztą. Ciężko będzie po prostu skoczyć tacie w publiczność, tak. Wiesz, z tym repertuarem, a tam by tego wymagała. Plus scena. Czasami faktycznie zły dobór sceny, na przykład za duży dobór sceny pod zespół źle działał. Oj, na tak, zespoły. Szczególnie właśnie na Openerze polskie tak. Zespoły. O Jezu, a ja pamiętam jak swego czasu się jarałem The Car Is On Fire i oni grali na głównej scenie, pamiętam, że tak miałem wrażenie, że ich to trochę przygniotło. No, wielka odpowiedzialność, bo dźwięk z dużej sceny bardzo daleko się niesie. No i to może, no wtedy to w ogóle było coś takiego, że był taki moment na Openerze, że wydawało się, że polski zespół na tej głównej scenie nie może zagrać. No teraz to już jakby zostało wrzucone między bajki, no ale to też był taki okres, że jakby się do dużej wytwórni poszło z hip-hopem, to też by to nie wyszło, znaczy z rapem. Ta. A w tej chwili wydaje mi się, że wytwórnie oj, bardzo by się uśmiechał. Sobie... Wiesz, nie... no, zresztą to widać. Widać, ale widać to zdrowe, tak powinno być od 10 lat, a nie od pół roku. Nie? Tak, ale może dzięki temu te labele tak funkcjonują, jak funkcjonują, chociaż też jeśli ktoś obserwuje ten rynek, jak się rozwijał, to widzi, że wielu raperów też się trochę przejechało na tym, że chciało wydawać, a nie do końca to siadło. Dobra, panie drogi. Kończymy, nie? Kończymy. Które dwie godziny. A która jest godzina? Jest 24.20. Więc grubo. Spokojnie, toczy to, ale to tylko 30 sekund, zaraz nagrywamy. Kurczę, zawsze życzę, więc po prostu... Boję się, że będzie tylko pomidor w toczy to, jak będę... Nie będzie, to nie jest ta formuła. Jest znak równości. O, dobra. Więc... No nie, no tak. To nie, jest, nie. Jakby nie chodziło mi o grips, tylko no. O... Czy też slang, tylko o to, że jest tak późno, że wiesz... Nie będę mógł się zdecydować. Stary. Pamela Anderson czy Angelina Jolie? Będą trudniejsze wybory. A właśnie, Pamela Anderson czy Angelina Jolie? Pamela. Yeah. Yes. Też tak dzisiaj stwierdziliśmy. Squeeze double this. Proste mordo. Dobra. tak. Tym optymistycznym akcentem kończymy. Bardzo ci dziękuję. Mordo. Ja również bardzo dziękuję. Chciałem wam powiedzieć, że zapraszam na to czy to. Jeśli nie widzieliście, to zapraszam. Ważna rzecz. Będzie też to do odsłuchania na podcastach. Świetnie. Więc jeśli ktoś z was nie ma czasu oglądać nas przez dwie godziny, to zaraz to powiem w sumie też na początku, to zapraszam na podcasty. Jelo, trzymajcie się. Uff.